dzisiejszym, czyli dla wszystkiego Rzymy. Jak sami zauważyliście, być może niektórzy nie znają, choć znamy się z widzenia, młoda drużyna, która swoim zapałem zaczęła i sympatykuje się z tą grą, nie tylko na stronach owens.pl możecie zaobserwować różne zmiany, różne tam informacje z tym związane. Ja jako wykładowca tej uczelni i na dzień dzisiejszy jedyny chyba przedstawiciel władzy pozwoliłem sobie użyczyć z władzami uczelni na tą okoliczność całego pełnego zaplecza komputerowego, aby taką imprezę w tej wiasie zainicjować. I jeśli nam się to uda, wy jako uczestnicy będziecie zadowoleni, postaramy się to robić częściej. A jak często, to będzie wszystko, informacje będą zamieszczane na stronach teamu, którego tutaj przedstawicieli widzimy. Na tą chwilę przystąpimy do losowania. Losowanie będzie przeprowadzone przez liderów czy przez niezależną panią, tak? Tak, niezwiązaną, niezwiązaną bezpośrednio. Nagrada, proszę na pani, bardzo najmniej sporne, to będzie pani bezpośrednio jeszcze nie jest związana, to chyba pan. Grupa pierwsza. Jeszcze. Grupa pierwsza. Do grupy pierwszej. Fan Gaming. Jak to? Pierwsza grupa. Druga drużyna. Armia Wojska Polskiego. Cały czas pierwsza grupa. Cały czas jest nabór do pierwszej grupy. Bez bazy. Ja mogę się spojrzeć. 10. Tak. Pani nie czyta, bo są wszystkie zasłonięte. Uberator. Bez bazy to jeszcze cię? No. No i mówiliście, że nie będzie filmiku z losowania. Turkujący. Za mocna drużyna? Znaczy grupa, przepraszam. To jest koniec. Jeden z pierwszych zawodów grup, czyli zapewniliśmy tym samym skład. I następna grupa po kolei, tak? Głosujemy. Tak, już nie ma co więcej do słowa. Czyli wszyscy pozostali wiedzą, że są w grupie B. Tak? Natomiast z pewnością będzie od razu przystępujemy również do... Na ile godzin? Nie wiem, pięć. Ja wiem, że czas. Jakieś przerwy między meczami są, czy... The Bundle Science jako pierwsza. Druga science, wszystkie pozostałe, nie ma innej możliwości. Kwestia tylko, kto z kim jeszcze? No i jest 5 minut, no dobra, ale teraz wiem ile czasu. Kosztowna pozostała. Armia Polska, dzisiaj tak?